Przewielebni księża na czele z księdzem kanonikiem Zbigniewem, kustoszem tego świętego miejsca, czcigodne osoby życia konsekrowanego, ukochani siostry i bracia, całe zgromadzenie eucharystyczne, a w naszym zgromadzeniu pielgrzymi, też parafianie, goście, którzy przybyli, by być przy Matce Bożej, tej, która przeżywa swoją boleść, ale też swoje radości. Pielgrzymi z Fordonu do Chełmna, właśnie tutaj do Matki Bożej, po raz 45. przemierzają tę drogę w tym roku pod hasłem Idziemy we wspólnocie Kościoła. Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję jest spotkaniem dwóch cudów, łaski i natury, brzemiennej dziewicy z brzemienną staruszką, obydwie obdarowane i ubogacone Bogiem. Teraz obdarowują innych i cały świat Bogiem, Jezusem Chrystusem i prorokiem, ten, który przygotował drogę dla Mesjasza, Janem Chrzcicielem. Tajemnica nawiedzenia, którą tutaj przeżywamy też, objawia nam nie tylko tajemnicę wiary Maryi, błogosławionej, która uwierzyła, i Elżbiety, napełnionej Duchem Świętym, ale również tajemnicę wiary Kościoła. Wiara bowiem rodzi się ze słuchania i przyjmowania Słowa Bożego. Wzorem jest zawsze dla nas Maryja. Pięknie to odzwierciedla scena zwiastowania, ta, która słuchała Słowa Bożego, usłyszała to Słowo i dała posłuch temu Słowu, nie rozumiejąc wszystkiego do końca. To jest ten gest zaufania, słyszeć, usłyszeć i dać posłuch. Tajemnica nawiedzenia i spotkania Boga z człowiekiem i właśnie człowieka z człowiekiem spełnia się zawsze w tajemnicy narodzenia. Maryja i nasz ukochany święty Jan Paweł II uczą nas, że drogą Boga i Kościoła jest człowiek, a drogą człowieka jest Jezus Chrystus, którego porodziła Maryja. Pierwsza papieska homilia rozpoczynająca pontyfikat z 22 października 1978 roku znana jest przede wszystkim ze słów: nie lękajcie się, otwórzcie. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. W tej samej jednak homilii pada również prośba: pomóżcie papieżowi służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzkości. Papież tłumaczy: Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głębokości jego duszy i serca. Pozwólcie więc Chrystusowi mówić do człowieka, aby pomógł odkryć to, co jest w tobie, siostro i bracie. Byś odkrył, co jest właśnie w tobie, co jest w twoim wnętrzu. I papież to mocno podkreślał, wymawiając z wielkim szacunkiem słowo człowiek. Człowiek. 5 miesięcy później, 4 marca 1989 roku, Jan Paweł II ogłosił pierwszą encyklikę i już pierwsze dwa słowa były uderzające. Redemptor hominis, odkupiciel człowieka. To prawda, że to encyklika o Chrystusie, ale to też encyklika o człowieku. Przecież nie musiał dodawać słowa hominis, człowiek, człowieka, odkupiciel człowieka. Wystarczyło napisać redemptor, odkupiciel. On jest w centrum. Co więcej,
Ktoś obliczył, i to gdzieś tam znalazłem, że papież w tej encyklice używa słowa człowiek 237 razy. Tyle razy używa. Może liczba nie jest jakaś równa, nie jest łatwa do zapamiętania, ale jednak jest bardzo pokaźna. Liczba ta nie jest właśnie jakąś szczególną, ale na przykład wymienia imię Jezus 33 razy. Chrystus 167 razy. To nawet jeśli jeszcze kilkadziesiąt razy użyje papież słowa Bóg, to liczba 237 i tak robi wrażenie. Nawet Kościół wspomniany jest rzadziej, bo 191 razy. To w tej encyklice padają słowa: Jezus Chrystus jest drogą do każdego człowieka. Kościół nie może odstąpić człowieka. Człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół. Siostry i bracia, zatrzymuje nas to zdanie. Wszystkie drogi Kościoła prowadzą do człowieka. Człowiek jest drogą Kościoła. I każe nam wrócić do słów: nie lękajcie się. Tym razem chodzi nie o Chrystusa, a o Kościół. Nie lękajcie się Kościoła. Dla wielu to znacznie trudniejsze i podejrzewam, że papież zdawał sobie z tego sprawę. Przypuszczam, że Jan Paweł II miał świadomość konieczności zdobycia przez Kościół nowej wiarygodności. Dość często spotykamy się z takim powiedzeniem: Chrystus tak, Kościół nie. W Boga wierzę, ale w Kościół nie wierzę. Mogę sobie spotkać się z Bogiem gdziekolwiek, ale do Kościoła nie przyjdę. Rzeczywiście, jakiś to jest konflikt dla wielu. Odpowiedź papieża jest przemyślana. Chrystus tak, a Kościół dlatego tak, że Chrystus, który jest głową tego Kościoła. Jaka jest relacja pomiędzy Chrystusem a Kościołem? Kluczem jest tajemnica wcielenia. Kościół jest kontynuacją wcielenia. Dlatego w Kościele, we wspólnocie Słowo zamieszkało. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I dalej zamieszkuje. Ważne jest tutaj słowo między. Dostęp do słowa mamy nie w przestrzeni jakiejś geometrycznej, lecz międzyludzkiej, między nami, w tym wymiarze horyzontalnym. Między nami, siostrami i braćmi, którzy tworzymy tę rodzinę. To nie jest gdzieś jakieś w kosmosie, gdzieś zawieszone. Ale właśnie to słowo wcielone zamieszkało między nami i trwa, to wcielenie trwa. Jesteśmy ludem słowa, które stało się ciałem, żywym ciałem. Dlatego Chrystus jest między nami jako pokarm pod postacią chleba i wina. Dlatego gdy polewamy głowę dziecka, to Chrystus chrzci. W Kościele mówimy. On jest głową Kościoła. To jest właśnie trwanie tajemnicy wcielenia i dlatego istnieje Kościół. Gdy ktoś ma trudności z Kościołem, zawsze trzeba go naprowadzać na Chrystusa. I okazuje się, że nie bardzo sobie ten człowiek potrafi dać radę z wcieleniem właśnie, z Chrystusem, który przyszedł w ludzkiej naturze, zamieszkał między nami, został między nami aż do skończenia świata. A przecież Chrystus stanowi klucz do zrozumienia Kościoła, bo Kościół to mistyczne ciało Chrystusa, choć nie jest Chrystusem. Obecność boska przenika ludzi, zarówno nasze serca, jak i przestrzeń relacji pomiędzy nami. A my oczywiście pozostajemy nadal, można powiedzieć niestety, ludźmi grzesznymi, dalej poddanymi wszelkiej ułomności człowieczej. Kościół święty mówimy, ale składający się z grzeszników. To miłe towarzystwo.
Święty Paweł przypomina, wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, ale właśnie jesteśmy Kościołem Świętym, bo głową jest Chrystus, On uświęca. Mamy świadomość tej naszej ułomności. Ja mogę powiedzieć, siostry i bracia, kocham mój Kościół, kocham Kościół rzymskokatolicki za to, że gdy w III wieku pojawił się spór o to, jak postąpić z ochrzczonymi, którzy następnie złożyli ofiary Cezarowi, czyli odpowiedzieć trzeba, faktycznie zdradzili Chrystusa, to Kościół wtedy zadecydował, że po odbyciu pokuty mogą oni do Kościoła wrócić. Wtedy narodziła się świadomość, czym jest Kościół w przeciwieństwie do sekty, do sekt. W sekcie wszyscy jej członkowie są przekonani o swej świętości i doskonałości, bez skazy wszyscy. A jeśli nie mieszczą się w tych ramach, trzeba wyrzucić. Jest dyskwalifikacja. Poczytajmy w internecie, co wypisują o głupich katolach, którzy zrobili sobie Boga z papieża, o księżach, którzy mają tyle forsy, o biskupach, którzy mają jakieś pałace. I tym podobnie można tutaj cytować. Oni sami za to są święci. Bez skazy. A my, dzięki Bogu, przepraszam, zabrzmi to dziwnie, siostry i bracia, jesteśmy po prostu grzesznikami. Pan Jezus jest drogą, po której możemy iść. Święci, mam nadzieję, będziemy w niebie. A tutaj jesteśmy w drodze do świętości, a świętym staje się grzesznik, a nie jakiś Batman, omnibus, taki ktoś perfekcyjny, doskonały. I to jest właśnie nasze miejsce w tej wspólnocie Kościoła. Ale zarazem powiedzmy z całą mocą, że Kościół, ponieważ jest ludzki i ponieważ jest nim grzech, musi wciąż uwiarygadniać siebie wobec świata i wobec siebie samego. Czyli musi trwać w stanie nawrócenia, stanem właściwym Kościoła, jest stan takiej reformy, jak to znamy, pięknie zebrane Ecclesia Semper Reformanda. Kościół wciąż powraca właśnie, ciągle reformujący się, ciągle nawracający się. Kościół wciąż powraca do źródeł, aby tam u Chrystusa uczyć się i czerpać moc do tego, żeby być naprawdę drogą. Chrystus jest drogą do domu Ojca i Kościół ma za zadanie pomagać ludziom odkrywać tę drogę, a gdy Jezus nas na nią wprowadzi, odkryjemy to, to my mamy prowadzić innych do Ojca, najbardziej przez świadectwo życia. Tak, Jezus Chrystus jest drogą do każdego człowieka. Maryja to tutaj w tym miejscu też pokazuje. Ona wskazuje na Niego, nie zasłania Go. Będzie pokazywała właśnie. Ja mogę Cię tylko, siostry, bracie, podprowadzić. Daj mi rękę, podprowadzić do tego, którym jest zbawienie. Tak, Chrystus jest drogą do każdego człowieka. Jak mocno podkreśla to tekst Redemptor Hominis, nie chodzi o człowieka abstrakcyjnego, ale rzeczywistego, o człowieka konkretnego, historycznego. Chodzi o człowieka, każdego człowieka. Siostry, bracia, Kościół sobie posłudze, cały Kościół, ci, którzy pełnią w nim funkcje duszpasterskie, kapłańskie, biskupie, ale też i my nawzajem dla siebie mamy sobie uświadamiać, że drugi człowiek jest dla mnie pierwszą drogą do Boga, podstawową drogą Kościoła. I to jest zadanie nas wszystkich. To wielkie zadanie, które postawił nam Jan Paweł II, postawił całemu Kościołowi. Uwierzytelnienie się posłudze człowiekowi, tak jak ta scena zwiastowania nam pięknie pokazuje. Maria przychodzi do krewnej Elżbiety, żeby wejść z nią w relację, z nią się spotkać, ale to spotkanie jest właśnie taką posługą, uczynnością, darem miłości. Nie chodzi oczywiście w tym wszystkim o przypodobanie się człowiekowi. Posługa oznacza, jak pisze papież w innym miejscu tej encykliki, czasami konieczność walki o człowieka z człowiekiem.
walki, ale nie żeby go zniszczyć. Każdy, kto ma do czynienia z wychowaniem, to właśnie tutaj najwięcej będą wiedzieli rodzice, czy wychowawcy, nauczyciele, kiedy rzeczywiście mamy do czynienia z wychowaniem, to wiemy, że proces wychowawczy wymaga czasem podjęcia walki. Walki, ale walki o dobro w drugim człowieku. Musisz walczyć o swoje dziecko, no właśnie, żeby było szczęśliwe. Musisz walczyć o wychowanka, ale to nie jest walka z człowiekiem. To jest walka o niego, aby nie zginął. Kościół, ponieważ idzie za Chrystusem, musi być też znakiem sprzeciwu. Znakiem sprzeciwu nie wobec człowieka, tylko wobec zła, które człowieka niszczy. I czasami może, siostry i bracia, nie jesteście zadowoleni, bo właśnie jest to upomnienie braterskie, jest to przywołanie, jest nazwanie rzeczy po imieniu i stajemy się my też w świecie znakiem sprzeciwu, a Kościół jako właśnie ten, który jest ustanowiony przez Chrystusa, też może być jako instytucja, nazwijmy, znakiem sprzeciwu, no bo wydaje się, że się kogoś chce zniszczyć, wykończyć. Nie. Jest po to znakiem sprzeciwu, żeby walczyć nie z człowiekiem, ale walczyć o człowieka, aby nie zginął. I niech Maryja nam to teraz, dzisiaj, w tym pielgrzymowaniu, w tym miejscu pokazuje.